życie człowieka to nie tyle sen, co ta jego część, kiedy się coś śni, jaki to drobny ułamek istnienia w czarnej, bezsennej nocy przedtem, potem, a jak krótko śnią umarłe dzieci, takie to smutne, skrzydła anioła ogromne, rozpostarte nad kruszynką malutką, która życia nie zaznała. I jaki sens w tym wszystkim? Może da go Bóg. Na pewno nie ludzie, którzy bez sensu się snują, tłoczą, biegną i zdaje im się, że posiądą szczęście. Jakże się mylą, śnią tylko przez chwilę. Tyle tu stracić. Czy tam będzie lepiej? Nikt tego nie wie. Czy tam będą łzy, by móc się wzruszyć jakąś piękną arią? Dowiesz się, gdy zobaczysz, że zapłakał Bóg. Jak miałem 4 lata, trudno mi powiedzieć, ojciec zabrał mnie na ślizgawkę. Było bardzo zimno, były wielkie mrozy i tak on mnie tak puszczał, ja jechałem kawałek i się przewracałem. I bardzo tego nie lubiłem. Raz też, jak mnie ojciec puścił, popchnął mnie, puścił, poleciałem i złamałem nogę. Ale potem, wspomnienia już od czasu, kiedy zacząłem do szkoły chodzić, to już były przyjemne, z wyjątkiem okresu, kiedy rodzice dali mnie do przedszkola prowadzonego przez takie niemieckie siostry w Toruniu i tam były jakieś okresy, kiedy nie wolno było nic mówić, a ja byłem widocznie wtedy gadatliwy i jako karę stawiano do kąta z ustami zalepionymi jakimś plastrem i tak dalej. Bardzo to źle wspominam. Zresztą, no niestety, potem to sobie przypomniałem, kiedy w czasie wojny Niemcy rozstrzeliwali zakładników w Warszawie, to zalepiali tym ofiarom też usta, żeby nie krzyczeli, niech żyje Polska.